Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, to jest najsmutniejsza aktualizacja dla palucha rybnego. Jego dom rodzinny, koralowy kasztel, zostaje wciągany przez statek UFO i prawdopodobnie zniknie z mapy na zawsze. Więc jeżeli będziecie tęsknić za koralowym kasztelem, no to zostawiajcie łapeczki w górę. Wraz z aktualizacją wczorajszą do gry została dodana nowa broń egzotyczna, którą możemy kupić u Kyry na koralowym kasztelu i kosztuje 500 golda. W dzisiejszym odcinku ją sobie przetestujemy i zobaczymy, czy jest fajna, czy też nie. Ale ja wiem za to, jak można być fajnym, bo wystarczy wbić na pixyshop.pl, ponieważ są już nowe wzory w sklepie, więc was bardzo wszystkich serdecznie zapraszam po obejrzeniu tego odcinka. Link oczywiście do sklepu znajdziecie w opisie, a teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu na zestaw Ariany Grande, który ogłosiłem kilka odcinków temu, a teraz jest właśnie jego rozwiązanie. Tutaj się wyświetla szczęśliwy zwycięzca, gratuluję, odezwij się do mnie na e-mail. Moi kochani, jesteście ze mną, Rogalik, siemaneczko. Witam serdecznie. I lecimy zobaczyć, dlaczego statek UFO krąży nad moim domem rodzinnym. To jest niepojęte i ktoś mi się wydaje tutaj maczał palce i chce zniszczyć mój dom. O kurde, stary, jakie zmiany zaszły na koralowym kasztelu, widzisz to? No, widzę jakieś góry, stary. Góry latające, łódka! Łódka w powietrzu jest nawet. O, chyba jest nowy NPC, tak, jest ten NPC, tak mi się wydaje. Jest i nowy NPC. Siemaneczko, raczej nowy stary. Siema, Benio. Ale Kymera ma teraz do sprzedania karabin impulsowy, krótka seria. Aha. 500 golda. Okej, ja też go chcę sobie wziąć. Okej, ale ja wezmę jeszcze sobie Skara do tego. Czekaj, jak to strzela? A, to strzela tak szybko po prostu. No tak dobra. Jak impulsówka, tylko szybko, okej. Jesteś, no to lecimy. Król Atlantydy nadchodzi. Oni gdzieś byli w środkowym budynku wcześniej, mi się zdaje. Dobra, lądujemy tu. Okej. Na razie nic nie słyszę. Wow! Ale to się stary teraz kozacko skacze. No, no, no. Jest widzę, trochę grawitacji. Są! Widzisz ich? Okej. Podskoczył. Tak. Podskoczył. Uciekam, okay, uciekam. Ja próbuję w niego strzelać z tej broni. Boże, jak to szybko strzela. Celny dosyć to jest. Tak. Nie, leżę. Najgorzej. Zrobił mi plecy, on jest u góry jak coś. Nie mam pompy. Wycofaj się, troszeczkę jest daleka, bijesz? Leżą we dwóch! Łatwo! Łatwo, kurde, żeby nie było żadnej pompy na całym koralowym kasztelu. Ja się nie dziwię, że nikt tutaj nie lata i nie chce grać na tej miejscówce. 28 HP! O, widzę faktycznie. Tarcza! 35, leży! O, leży jeden! 35! No chodź tu, wariacie! Nice. Dobra, krowa! Krowa power, uciekam! Reloading. Dobra, został 30. Pokonasz go? Leży! Leży, nice! Let's go! Ja znowu 38 HP, nie? Ej, powiem ci, że ta broń? Łatwiutko, masz tu złote P90, jakbyś chciał. No, przyda się. Póki co na razie jeszcze nikogo nie zabiłem! Czekaj, dawaj, chodź gościu, tańczymy! Ćwiczymy! Dobra, ostatni splash i lecimy po Okej. Dobra, i lecimy stąd, dawaj. Chcesz Skara? Nie, mam tego egzotyka, mam M-kę niebieską. Jest w porządku. Lecimy z koralowego kasztela. Goodbye, mam nadzieję, że wciągniecie całego. Tutaj mamy launchpad, więc możemy tym polecieć. Dobra. Zapraszam tutaj. Lecę. Uważaj tylko na strażników UR po drodze. Dobra. Nie wiem co to, ale niech będzie. No strażnicy ci, wiesz, Wiem, ale UR żeś powiedział. Nie wiedziałem, że jest takie określenie. Kroki, chłopy. Chłopy. Widzę na tym, na skanerze. O, jaki to ma damage! Ale dostał kraka! Leży, chłop! O, drugi zero, zero. Leży, brawo, nice! Brawo! Jaki to ma damage, stary! To ma taki potężny damage! Ile panowałeś w łeb? Dwoma strzałami skrakowałem gościa, nie? O to kurde. Dwa strzały. O to jest kozacki egzotyk, czyli jak oceniasz tą broń? Warto wydać 500 golda, czy nie? Nie wiem, zobaczymy za chwilę, ale uważam, że jak na ten moment spoko. Okej. Spalaj kulę. Kula. 4, kula odpalona. Krak. Czekaj, chłop ze snajpy. Odpalona kula kolejna. 8-5 krak, kolejny. Trzymaj. Dobra, podświetlonko. Nie mam reloadowanego. Też nie miałem. 33 krak. Kurde, przeżył to, nie? A dole chłop jest w ogóle.
7, 6, 7, 6, 7, 4, 5! Wali do mnie z góry, chłop. Plecy mam, plecy mam! Ja nie mam potek i to jest problem. Też nie mam. O nie, tu się pali chata w ogóle. To jest grane. Leży jeden. Nice. Też nie miał potek, niestety. Nie no, ile on ma tego życia? Leży. Super. Nie ma nic do leczenia? Jest zonka, jest. Nie ma, nie ma, oprócz apteczki. Minus 105, ja też dostałem swoje. Za karę. Dostałem snajpa, nie wierzę. O nie. Dobra, wyczuł mnie, no. Skubany. Mam 30 życia, mordo. 10. Ale przeżyłem. Ja tu krzaki robię na razie. Zużywam. Jeden krak. Leżę, kurde, trafił mnie. Jednego masz krak, nie? Ja pierdzielę. O co tu chodzi? Okej, okej. Okej, poszło. Czy ty trafiłeś kogoś? Nie, 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 nie. Do zona, stary, jest klasa. Możesz zabudować się nawet na górze, żeby trzymać taki lekki high ground nad nimi, jest klasa. Może jeszcze w nanitach strefa, nie? Tak, najgorsza strefa ever, nie? Pamuj cały czas do nich. Już wygrałeś praktycznie, tylko buduj sobie do strefy. Nice. Oni zostali tylko? Tak. Tylko, no tylko dwóch, no. Bandazukę mają. Okej. Nice, nice. Dawaj gościu, pokaż głowę! Spinajcie spamu, ja potem z tego dopiero. Tak? Tak. No nie! Ja miał skara! No dobra, trudno. Myślałem, że się uda, ale i tak, GG. Co mogę powiedzieć? Nowa broń? Dosyć spoko! No ale nie wiem, czy jest warta jednak 500 golda. Co myślisz? Wydaje mi się, że tak jak ta broń podstawowej wersji, no niezbyt warta uwagi. Natomiast damage w głowę naprawdę fajny, no i co? I tyle. No i tyle. Dobrze, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!